Jeśli uda się dobić 10 tysięcy łapek pod tym filmem, ponownie polecę do siedziby Supercella sprawdzić za kamarek, poza kamarku całe piętro Brawl Stars. W tym momencie obok tańczącego El Primo wsiadła się osoba, która zgarnia prezent z ostatniego odcinka. Wielkie gratulacje i pamiętaj, że ustawić w opisie swojego kanału coś do kontaktu, żeby mogłeś wysłać to wiadomości prywatnej. Postanowiłem, że dwóm osobom spod tego odcinka sprezentuję właśnie taki karnecik w wersji Premium Plus, czyli tej najlepszej, gdzie jest 150 gemów, masa kredytów na nowych zadymiarzy, nowy tytuł gracza Wandal, darmowy epicki brawler, super skiny do Sandiego i dużo, dużo więcej. Także jeżeli do tych chcesz być jedną z tych osób, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj kanał, wciskaj ten guziczek, subskrybuj tam na dole. Pamiętajcie, żeby subskrybować, bo dalej prawie 70% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje. Miej wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars, no i napisz w komentarzu, który z zadymiarzy wydaje taki dźwięk. Myślę, że proste. Powodzenia! No to witam widzowie ze słonecznej Finlandii, tu jest taka piękna pogoda, a ja pajac wziąłem bardzo dużo jakichś takich ciepłych rzeczy, nie wiem czemu tego nie sprawdziłem, zawsze sprawdzajcie pogodę przed jakimś wyjazdem. No i zabieram was teraz do głównej siedziby Supercella, która oczywiście znajduje się tutaj w Finlandii, w Helsinkach. I mogę wam od razu powiedzieć, że wcale nie jest ciężko namierzyć tę siedzibę, ponieważ są tutaj pewne znaki, a zresztą no zobaczcie sami. Idziemy sobie, idziemy, a tutaj o, wielki El Primo i Barbarian, który się zamienił w pszczółkę. No i co, już wiadomo, gdzie jest siedziba Supercella. Tędy się właśnie wchodzi. Tutaj mamy pana z wietnamitaczkiem do Squad Busters. Hello, no i jesteśmy w środku. Hej. Także już za mną widzicie, o, jest Ryan, jest wielki Spike tutaj. Mamy tutaj Rivera, nowy trailer, Squad Busters już tutaj sobie leci. Mamy też wielkiego Mecha Bo, mamy kolejnego Barbariana. A to jest dopiero lobby, które jest bardzo ważne, ponieważ w całym tutaj budynku Supercella jest taka jedna bardzo, bardzo ważna zasada, a mianowicie nie można chodzić w butach. I dlatego też dostaliśmy specjalne rzeczy, w sumie, które muszę wam teraz pokazać. No to teraz już mogę je oficjalnie wyciągnąć, także piękne tutaj Squad Buster slajdy wjeżdżają na nóżki. I lecimy dalej, a jestem strasznie podekscytowany tym, co się tutaj dzieje. W ogóle po wejściu mamy tutaj też wielkie logo Supercella i obczajcie to. Amazing. Na samym wejściu była też taka wielka kanapa w kształcie litery S. Czyli mówisz, żeby jej używać. No dobra. Właśnie przechodzimy bramki dzięki naszym identyfikatorom. Wjechaliśmy windą na 8 piętro. Tutaj się znajduje całe centrum Squad Busters. Wiem, że piętro niżej jest Brawl Stars, a niestety na tym evencie się tam nie dostaniemy. Ale zobaczcie sami to, co tutaj się dzieje. Także jak możecie zauważyć, no warunki pracy mają tutaj kozackie, mają też naprawdę wiele gemów. Myślałem, że ktoś się na mnie wkurzył, że zajumałem gema, ale nie, na szczęście nie. A co to za jakaś skrzynka w takich dziwnych kolorach? W ogóle fajnie sobie tutaj świeci. Pusta w środku, nic nie ma. Yeah, welcome everyone. Today is a big day. I hope you are as excited as I am, as the team are. Everyone is super excited. Everyone who sees me asks me, like, how are you doing? Are you ready for the big day? And I'm like, am I ready? I don't know. But let's do this together. It's gonna be super fun, and then it's coming somewhere. He's trying to find his way. Good morning. I'm super nervous too, but also super excited. Hey, thanks. I want to actually start with a question. Like, so we launched Brawl Stars. It was December the 12th, 2018. So raise your hand if you're there. Mnie nie było niestety jeszcze wtedy w programie. O! Teraz się mogę zgłosić. Chciałbym. I was like, yeah, here you go. This is for you. You know, it's very simple. This is a t-shirt that all the squad team has at this moment, and I think it's very important to give it to Ilka and to tell you that you, of course, are part of the company. You created the company, but you're also a big part of the team. Now, for real, this is for you. Dobra widzowie, teraz będą wciskane przyciski w 4 różnych regionach, żeby w każdym regionie włączyć właśnie dostępność tej gry. Dobra widzowie, jestem teraz na scenie. Chwilę będziemy odpalać pierwszy region, jeszcze tutaj grupowa fotka z całą ekipą. Z tego co widzę, to w Polsce ktoś tam gra, nie? Pomimo, że jeszcze nawet nie ma globalnej premiery. Nie mam pojęcia co oni mówią, ale ja nie wiem czy na jakimś stand-upie jestem, czy o co chodzi, ale śmiesznie to całkiem. I teraz właśnie on będzie klikał guzik, żeby opublikować grę na audio. 3, 2, 1, go! Słuchajcie, teraz będzie Polska, także za 12 minut. Hello everyone, my name is Damian, I'm from Poland and I create content about the Supercell games for I think 6 years, yeah, something like this, and yeah, that's all. No mercy. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. fajnie było. Szkoda, że nie zostałem wybrany. Blisko, bo w ogóle na początku słyszałem, że Dick się dowie. Myślałem, że Paula robi jakiś żarcik, ale po prostu nie dosłyszałem, a to był nick właśnie tego ziomeczka. No co, fajnie, że mógł kliknąć, fajnie, że już widzę, że już jacyś gracze z naszego regionu są dostępni i już sobie grają. Dobra, widzowie, jest młyn. Paula teraz losuje osoby, które będą grały w turnieju. Jest przypał, bo ja też będę w tym turnieju grał, tylko nie wiem kiedy. Ale problem jest taki, że ja dopiero co pobieram Squad Busters, bo w Polsce premiera dopiero wystartowała. Także szybko przechodzę tutorial, żeby jakoś tam zagrać. Może coś się uda wygrać, nie? Zobaczymy. Czekam cały czas, żeby mnie wylosowali, żebym mógł wejść na tę scenę i zagrać. Nie jest mi dane cały czas. O! Yeah. Nareszcie, dobra. Lecimy. Dobra, co to dużo mówić, no. Stworzyłem świeżutkie konto, dosłownie nie wiem. Mam jest 30 minut, no chłopaki dużo mocniejsi, nie? W moim kraju premiera odbyła się godzinę temu, więc no mamy tłumaczenie. Tak jeszcze, żeby wyjaśnić, to jest właśnie 8 piętro w siedzibie Supercella. Tak jak widzieliście, tutaj wysiedliśmy z windy. No i tędy można by też teoretycznie zejść na piętro 7. Ale jako, że ja jestem na evencie Squad Busters, no to nie mamy tam na razie wstępu. Ale patrzcie to, stąd już widać Sandiego. Tam musi być tak niesamowicie. Mam nadzieję, że będzie mi dane jeszcze to zobaczyć, jak w ogóle za mną jest stówka, też bardzo fajna i idę sobie właśnie zjeść coś smacznego. Yeah, right. Yeah, okay. Okay, tak? O, okej. Okay. Mamy zlikowany jakiś level. Ale ktoś narysował tutaj ładnie. O, ale fajny baz. Ja nie widziałem takiej naklejeczki bazy. Mandy. Matka, co tu się jest zrespił? Dobra, widzowie, no to jeszcze tak. Będziemy spadać stąd, więc szybki żółwik z Bo. Także trzymaj się, Bo. Siema, trzymaj się. Prędzej mi z kaktusa Spike wyrośnie, niż bije kolejną 35. rangę. Niestety w tym odcinku pokażę wam nieco mniej, niż na początku chciałem. A to dlatego, że dużo plików właśnie z nagrań z tych supercelowskich miejsc było na moim telefonie, który niedawno został po prostu zniszczony. Ale i tak udało mi się jeszcze zachować kilka fajnych fot, na przykład z Paulą, czy z OJ-em i Carriosem. Już na afterparty, ale mieliśmy mega opcję, żeby sobie porobić śmieszne zdjęcia z kurczakiem, gemami, wiecie, w takim stylu Squad Busters. Bo przynieśli nam taką budkę, co cykała zdjęcia. No i te moje wyszły nawet śmiesznie. Napiszcie w komentarzu, która najlepsza. Co do afterparty, to było dokładnie w tym samym miejscu, które widzieliście wcześniej na vlogu, ale przerobili to, żeby tutaj, wiecie, można było dansować, tańczyć, nawet Pedro nam puszczali. Ogólnie to było na pewno najlepsze afterparty, na jakim byłem, daje 10 na 10. Okazało się w ogóle, że na tym piętrze jeszcze pewne drzwi otwierają wejście do strefy basenowej i normalnie tam była sauna, można było też pójść na dach, pochillować sobie na dachu w gorącym basenie. Powiem wam szczerze, no rozwaliło mi to łeb, jakie oni tam mają warunki pracy, to jest coś pięknego. Chciałem tam pracować, było zostać programistą. Jedzonko też zawsze było zdrowe i dobre. Nawet przygotowali dla nas specjalne tematyczne napoje. Było też miejsce, w którym oficjalni graficy Supercella robili nasze postacie, czyli twórców, którzy tam przyjechali, w wydaniu Squad Busters. Mega fajna opcja. Przechodząc dalej, mieliśmy mapę, na której byli pokazani aktywni gracze, czyli miejsca, w których właśnie ludzie na całym świecie grają aktualnie w gry Supercella. Jak widzicie, Europa to chyba świeci najmocniej. Polska górą! W pewnym momencie mieliśmy też specjalną aktywność, w której to podzieliliśmy się na takie małe grupki i wspólnie w tych grupach wymyślaliśmy, jakie nowe tryby można by dodać właśnie do Squad Busters. Ostatecznie mieliśmy wybrać dwa pomysły i troszeczkę rozwinąć. No i moja grupa postawiła na portal mod, czyli wiecie, taki tryb, w którym portale by się randomowo spełniły, oraz na coś genialnego, czyli właśnie niebo farmera. W takim trybie byłoby bardzo dużo drzew, no rosły po prostu wszędzie. Greg byłby dumny. Na kolejną aktywność byliśmy zabrani autobusem i w rozpisce było napisane, że to będzie sauna. Jak się później okazało, zostaliśmy zabrani na jakąś łódkę, która przewiozła nas na jakąś mini wyspę gdzieś obok. Korzystając z okazji, że dopiero wysiadam z tej łódki, to pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę pod tym filmem, 10 koło łapek i nagrywam wam kolejnego mocarnego vloga, a tego, co czekało mnie na wyspie, totalnie się nie spodziewałem. Bo pierwsze co, dostaliśmy jakieś outfity, że byliśmy przebrani jak, nie wiem, z Breaking Bad czy coś. Oj, takie remiaszu, pora gotować. Znowu zostaliśmy przydzieleni w grupy, dostaliśmy swoje wyznaczone miejsca i spreje, po to, żeby stworzyć własne graffiti wedle uznania, mogliśmy zrobić co tam chcemy. No i ja postanowiłem, że zrobię Spike'a. Porządkowo nie wygląda może za dobrze, ale później już było lepiej. Nie, no serio wygląda dobrze, nie? Te odcinki z rysowania no nie poszły na marne. Mega się dobrze przy tym bawiłem i z tego co widziałem, to wszyscy naprawdę mieli podobnie. No i też te grafiki, tak szczerze, do każdemu wyszły bardzo fajnie, ale jedna grupa to już przesadziła, nie? Naprawdę, jedna grupa to już przesadziła i niestety nie mówię o mojej. Mówię o tym skubańcu Riverze, oni zrobili takiego kozackiego kurczaka, a nawet dwa kurczaki, a w środku jeszcze, no zrobili takie idealne nawiązanie do globalnej premiery Squad Busters. I jeszcze im wyszło tak ładnie. Jedynym minusem było to, że było strasznie gorąco, a my właśnie byliśmy poprzebierani w takie troszeczkę nieoddychające, nie wiem, jakieś stroje czy coś takiego. No ale potem przyszła już nasza upragniona sauna i mogliśmy sobie pochillować do pewnego momentu, ponieważ był mały incydent w saunie, afera saunowa. Nie no, w pewnym momencie jak tam wszyscy siedzieliśmy, to się leciutko zarwało, ale nic się nikomu nie stało. Później od razu po saunie razem z Orumem i Riverą postanowiliśmy, że testujemy nasz hard ducha i wskakujemy do wody od razu. Tego. W sumie inni twórcy też to robili. Powiem szczerze, to było naprawdę cudowne uczucie, mega chillujące i za każdym razem jak wyszedłem z tej sauny robiłem to samo, nie? Naprawdę. Mega to oddawało. Tak sobie sobie pochillować w takiej chłodnej wodzie. A jak ktoś nie chciał saunować, to mógł sobie ułożyć na przykład takiego Spike'a. Potem mieliśmy tutaj pysznie podane jedzonko. W ogóle jak pięknie tu wszystko było przygotowane, tak squadbustersowo. Ja to myślałem, że tu będzie jakaś prezentacja czy coś. A w siedzibie Supercella, moi drodzy, można było zjeść naprawdę pysznie. I zobaczcie w ogóle jaki widok przepotężny jest z okna. Od razu tutaj też mają jakiś plac zabaw, jakieś boisko. Jakby ktoś chciał sobie pograć, to wiecie, zawsze można skoczyć. My sobie tutaj z chłopakami postanowiliśmy zjeść steaka przepysznego. Witam, mój kraj słynie z bobrów. Wiele bobrów jest naprawdę popularnych w internecie dzięki Polsce. Więc no Polacy kochają bobry. Po tym jedzeniu to był chyba jedyny moment, kiedy nam się trochę nudziło i robiliśmy dziwne rzeczy. That's my favorite type of content. Od razu po dotarciu do hotelu rzucił mi się w oczy, oj, piękny widok. No nie trafiło mi się tym razem. Za to od razu na moim łóżku był taki właśnie squadbusterowy plecak, który zdecydowanie musi mieć jakąś fajną zawartość w środku, zaraz to sprawdzimy. Wcześniej utrzymałem moją opaskę wstępu, a także mam tutaj taką plakietkę z moim imieniem i też będę musiał ją nosić, żeby dostać się na cały event. Tutaj pełne info, plakietka siedziba. No to pora na unboxing. Tutaj jeszcze potwierdzenie, że to na pewno jest dla mnie, podpisane. Zacznijmy sobie od tej małej kieszonki u góry. I pierwsze co mamy, słuchajcie, to jakiś squadbusterowy plecaczek, też z jakimiś rzeczami. I pusto, no tutaj nic nie ma. Nie, sam w sobie ten plecaczek jest bardzo fajny, śmigałbym do szkoły, pewnie, że tak. Jeszcze trzeba obadać zawartość, to tutaj jest w środeczku. Dobra, pierwsza rzecz. Naklejeczki, ok, mamy Goblina, mamy Mortisa, Kurczaczka, Shelly, spoko, spoko. Dobra, losujemy kolejną, uwaga, uwaga. Boom. Night Light, okej, dobra, czyli to jest taka lampeczka, jak ja mam już dwie z mistrzostw właśnie Brawl Stars. Tutaj będę miał taką Squad Busters, okej, bardzo fajnie. Ostatnią rzeczą, hej, to taki list. I z tego co widzę, mamy tutaj masę jakichś naklejek, mamy Max, mamy bardzo dużo właśnie postaci, które są w Squad Busters. Mamy też samo logo Squad Busters. I wiecie co, jak mam tak dużo tych naklejek, bardzo dużo, czekajcie, mega dużo, to wreszcie będę miał co widzom dawać, jak mnie spotkają na ulicy, także no będę musiał je nosić teraz przy sobie. I kozak, o, Dynamike jest nawet. Chyba wszyscy tu są, ja widzę Bo, widzę El Primo. Gdzie jest Shelly? Czy jest tu jakaś Shelly? Hog Rider? Czy jest tu jakaś Shelly? Jest B, jest i Mortisik, ale Shelly, słuchajcie, mam takiego, o, pina, do przypinania. Niestety naklejeczki nie widzę, chociaż może gdzieś tu jest, tylko po prostu na razie jej nie zlokalizowałem, no sporo ich. Jeżeli chodzi o pinę, to jest jeszcze tutaj Kurczaczek, Barbarian, okej. I o, no w sumie te 4 są. No to teraz gówno, największa część. No i tu musi być dużo rzeczy, bo czuję, że on jest pełen. Okej, to takiego ciekawego Paula tutaj z całym teamem Squad Busters dla nas przygotowała. W sumie to dla mnie bardziej, ale dla was też, bo ja zawsze się dzielę chętnie takimi rzeczami. Dobra, uwaga, sprawdźmy. No dobra, no akurat tym to nie mam jak się z wami podzielić, bo tutaj, słuchajcie, pierwsze co, mamy taką piękną koszuleczkę właśnie tutaj z napisem Damian, więc bardzo miło. No mega fajna jest, bardzo mi się podoba, będę nosił do odcinków jak ta lala. Dobra, tutaj mamy jakąś kolejną i kolejną jeszcze, dobra, no to 3 koszulki. Ta to jest typowo w kolorach Squadbus, to jest właśnie po prostu z logiem, a ta ma tutaj logo w innym języku, a po drugiej stronie też znajdziemy kilka postaci. Natomiast to nie mam pojęcia co to jest. Co to może być? No dobra, trzeba to otworzyć. Okej, widzowie, dobra, już wiem o co tutaj chodzi. Wydaje mi się, że to jest napiczko, ewentualnie może jakiś schowek. Czekajcie, jak to otworzymy. No wygląda jakby tutaj można spokojnie wlać wodę i sobie z tego pić. Też wygląda bardzo przyjemnie tutaj z postaciami właśnie ze Squad Busters. No i co? Czy to jest kolejna koszulka? Nie, po materiale czuję, że to jest coś innego. Najlepsze światło mamy z tej strony, ale chcę wam to jakoś fajnie pokazać. Bo to jest, słuchajcie, jest taka przeciwdeszczówka, fajna, klimatyczna, Squad Busterowa. Tutaj mamy jeszcze, o, takie kółeczko. Let's go. Wartość bezcenna. Nie no, to jest mega kozackie, podoba mi się. Słuchajcie, przed przyjazdem tutaj Supercell pytał o rozmiar butów i to było dziwne. Ja tam wybrałem największy możliwy size, bo mojego nie było. I patrzcie, co tutaj jest w tym boksie. Słuchajcie, mamy normalnie slajdy Squad Busters. Wyglądają bardzo fajnie, takie fajne klapeczki. Widać, że sporo pianki, więc powinny być mięciutkie. Nie no, bum, bum. No i kozacko. Ej, klapeczek się nie spodziewałem. Ubieram jeszcze koszulkę i no mam bezcenny outfit. Ej, dobra, tego nie zauważyłem. Jeszcze były takie fajne, wyszywane rzeczy ze Squad Busters tam pochowane i to można na przykład, nie wiem, przyszyć sobie do koszuleczki czy coś. Fajne, bardzo ładne.